Masz pomysł na to, żeby Twoje osiedle stało się bardziej przyjazne mieszkańcom? Teraz możesz zdobyć środki na jego realizację. 500 000 zł po raz pierwszy w historii miasta zostanie przeznaczone na inwestycje, o których zdecydują sami mieszkańcy. Od 4 do 28 marca ratusz czeka na projekty od tczewian, którzy chcą pozyskać środki w ramach budżetu obywatelskiego. Trzeba przede wszystkim wypełnić wniosek. Jeżeli mieszkańcy mają jakiś pomysł na inwestycje w swoim okręgu, w swojej dzielnicy, no i zebrać podpisy osób popierających ten wniosek. Na wypełnione formularze czekamy do 28 marca. Zgodnie z przyjętym regulaminem, projekty do budżetu obywatelskiego zgłaszają mieszkańcy, którzy gromadzą pod swoim wnioskiem głosy poparcia. Jak tłumaczą urzędnicy, wymaga to od mieszkańców zaangażowania, ale ta forma sprzyja wyłanianiu lokalnych liderów. Na razie wniosków jeszcze nie mamy, natomiast jest dużo pytań, telefonów od mieszkańców, którzy chcą się dowiedzieć, na czym ten budżet polega, jak mogą go wykorzystać. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych i spełniać określone warunki. Między innymi są możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym, zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującą strategią miasta. Są to zadania pozostające w kompetencjach gminy, dotyczą terenów i obiektów stanowiących własność gminy lub do których gmina posiada prawo nieodpłatnego dysponowania. Proponowany teren nie jest przeznaczony do sprzedaży lub pod inne inwestycje. Tczew został podzielony na 4 okręgi. Pierwszy, drugi, trzeci okręg mają do dyspozycji po 100 tysięcy złotych. Czwarty okręg, który obejmuje największą część Tczewa, więc Suchostrzygi i osiedle bajkowe między innymi, i największą liczbę mieszkańców. I tutaj ta kwota jest dwukrotnie wyższa, to jest 200 tysięcy złotych. Decydujemy my sami, tak decydują mieszkańcy, od nich zależy pomysł, co w ich okolicy, w ich otoczeniu chcieliby widzieć, jakiego rodzaju inwestycje, i oni sami zbierają głosy poparcia. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec danego okręgu w wieku od 16 roku życia, zameldowany na stałe na terenie danego okręgu. Takie same warunki dotyczą osób oddających głos poparcia na zgłoszony projekt.